Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Romi, a to jest kolejny odcineczek z Hearthstone Heroes of Warcraft. Dzisiaj mamy do otwierania pakieciki. Żeby was nie okłamać, że wam mówię dokładnie z czego, żeby nie pomylić nazwy, jak to zwykle mam. Z podróż do wnętrza Un'Goro. Un'Goro, Un'Guro. Zależy jak to się wymawia. Lecimy. Nie mam pojęcia jakie te karty są, więc proszę to wziąć sobie tak na spokojnie jako czysty opening. Już mamy epicką kartę pierwszą. Adaptuj twoje morloki. Dosyć spoko się gra pod tanio pod morloki. Mamy tutaj oczywiście. To jest łagodny megazaur. Kopiujący koko. Spoko, może być fajne. Takie przyjemne nawet karty. Przyznam wam szczerze, że to co jest tutaj jest dosyć interesujące. No krótko, mamy epicką i razem z zwyczajną. O, to jest bardzo fajna karta. Dino zwiększenie. Można to fajnie zagrać z jakąś szarżą i wtedy bardzo ładne tipsy wchodzą czy coś. Zresztą, jestem bardzo casualowym graczem. Dopiero zaczynam mam przygodę z Hearthstone'a, przepraszam. I mam nadzieję, że mi się uda dosyć dobrze to zaprezentować. Tylko sprawdzę, czy mi się dźwięk nagrywa. Dźwięk mi się przepięknie nagrywa. Mam nadzieję, że nie będzie słuchać muzyki w tle, bo w międzyczasie mam imprezę, więc... Lecimy dalej. O! Bardzo fajne też zauważyłem, że dosyć dużo osób grało już z upartym brzuchonogiem. Zasadniczo to jest prowokacja, ma truciznę, więc jest to wymiana bestii 1 za 1 lub 1 za czar. Bardzo przyjemnie moim zdaniem. Poczęto księcia standardowa taka karta. Adaptacja dwa razy, dosyć ciekawa. Mamy nadzieję, że coś fajnego trafi, bo będziemy sobie musieli jakieś deki porobić. I znowu. Epicką. Okrzyk bojowy zadaje 5 obrażeń, jeżeli w poprzedniej turze udało ci zagrać żywiołaka. To nie pod żywiołaka. Karta za 7 z removalem za 5. Przyjemnie moim zdaniem. W ogóle, jeszcze tak otworzymy już kolejne, nawet spoko karty. I powiem wam szczerze tak, jeżeli macie jakieś rady w stosunku do Hearthstone'a, nie krępujcie się, jeżeli spodobał ci się filmik i chciałbyś takich filmików więcej lub więcej mniej w Hearthstone'ie, zostaw łapkę w górę, ale słuchaj. Nowość. Jeżeli ci się nie podoba mój filmik, albo chciałbyś, żebym jednak tego nie nagrywał o coś, możesz zostawić w komentarzu, bądź dać tą łapkę w dół. Ale pozostaw po sobie jakąkolwiek aktywność, bo ostatnio YouTube jest... Nie wiem, coś mi się stało, zgłupiał czy coś, bo po prostu jakby wam to powiedzieć. Nie dość, że... Weźmy drop, program na mgła. Dobra. Bardzo dobra karta za 2. Removal tylko z jedną turowym opóźnieniem, ale bardzo przyjemny. No, aha, kontynuując to co chciałem. To YouTube działa teraz tak, że nie dość, że musisz mnie. Nie musisz mnie jedynie subskrybować, musimy jeszcze obserwować. Do tego kliknąć pieprzony dzwoneczek, co dla mnie też jest chore troszeczkę, za dużo tego. O, złota karta do szamana. Zadaję 4 obrażenia stronnikowi, przyjmuj 4 obrażenia twojemu bohaterowi. Bardzo ładno. Animacja bardzo fajna. O, i karty, które są zagrane właśnie w Un'Goro, czyli karty typu prowokacja, lub w sumie to prowokacja się na rzadko spotkałem. Jeżeli się mylę, to możecie mi zostawić coś w komentarzu. I prowokacja, bardzo fajna, bo jest za 7, 1, 11, aczkolwiek w turze przeciwnika, czyli dajmy na to przeciwnik, na to wybiera, ma 5 na 11, to już nie jest takie łatwe do skontrowania. I powiem wam szczerze, że... Jeżeli macie opcję na jakieś deki, chcecie, bym zagrał jakimś śmiesznym dekiem, dawajcie znać w komentarzach, mówię wam. O, i żywiołak. Dodaj gejzer płomieni do twojej ręki, jeżeli w poczynie to, dajcie zaraz żywiołaka. Czyli bardzo taka zasadnicza do kombinacji, więc myślę dosyć ciekawe. Może trafimy nawet jakąś legendę w tych 30 paru kartach, bo bardzo przyjemnie. Oczywiście wojownik standardowo 5 pancerza. Adaptuj za 3, 2 na 2, okrzyk bojowy to jest bardzo fajne. Ciekawe karty pola. Czy ja jestem bardzo... O, epicko. Meteor. I to jest coś, co jest bardzo ciekawe. Mamy 15 obrażeń. Stronnikowi raz 3. Aha, to takie coś jest. Ok, to jednak to nie jest takie ciekawe. Chociaż dobry removal za 6, co 15 obrażeń stronnika, to jest bardzo fajne. W sumie przyznam. Ciekawe, bardzo się ciekawie teraz buduje. Ciekawe, to teraz będzie meta, więc nie wiem, może się dać, jeżeli wpadniecie na jakiś skomplikowany czy jakiś zajebisty
Zajebisty pomysł, co ja. Złota rzadka karta. Jeżeli kontrolujesz Murloka, odkryj kolejnego Murloka. Pod wszystkie klasy, czyli szaman pod Murloki, a bardziej paladyn, bo paladyn jest grywany pod Murloki. Aktywuj agonię. Adaptuj twoich rekrutów z jednej broni. Adaptuj, czyli coś zasadnicze, jeżeli ktoś nie wie, to adaptacja jest to coś takiego, że nakładasz jakiś losowy jeden z trzech efektów, dajmy na to plus jeden to jest jeden na jeden, daj twojemu po prostu strażnikowi, tego, który się adaptuje, daj furię wichru, takie różne są losowe bonusy. Na razie mamy tylko zwykłe. Removal za 2-2, zostaje do ręki żywiołaka za 1. Odkryć sekret zawsze miło, paladyn po sekrety jest bardzo mocny. Ja do rangi najwyżej do 17. Do 17 rangi doszedłem. O, to jest ciekawa karta. Dla druida. Dodaj losowego stronnika z atakiem 5 lub większy do twojej ręki. 2 za 2 na 2, jeszcze z okrzykiem, co mi dodaje rękę. No, ciekawe, ciekawe. Mamy jeszcze troszeczkę tych pakietów, więc odcinek nie będzie może taki bardzo krótki. Jedna rzadka karta. Ja sobie oglądam teraz te karty, bo wcześniej nie oglądałem. To mamy adaptuj. Jeżeli mam dwóch stronników, czyli takie średnie, aczkolwiek nie tak dobre. To jest bardzo fajne. Karta za piątkę, 4 na 7. Nawet jeżeli nie dostanie prowokacji, to tak jest bardzo ładna karta, więc... Przyznam, no... Coś ty może być. Jedna rzadka, adaptuj przyjaznego stronnika palady. Spoko. Odkryj karty z klasy przeciwnika, halucynacje. No, może być. Twoje zaklęcia kosztują jeden mniej. Tylko zasadniczo zastanówmy się teraz tak, przydatność tej karty. Jak dużo mamy zaklęć? Oprócz rozbłysku światła. Holinowy, o. Holinowy, jakiego się removala. Za 3. No, kapłan tego nie ma dużo. Szczerze. Przydatność tej karty taka średnia. O! I to jest coś, co właśnie przeciwnik na mnie zagrał, jak grałem sobie moim. Tu mam oczywiście dobierz dwóch stronników o koszcie jeden z twojej talii. Może być dosyć ciekawe. To jest dobre. Rozdaj 15 pomiędzy wszystkich stronników. Jeżeli... Czy to jest taki removal za 15 losowych obrażeń? Za piątkę plus 2 przeciążenia. Myślę, że dosyć opłacalne, serio. Rzadką kartę. O, to jest bardzo fajne. Przywróć 5 zdrowia stronnikowi i twojemu bohaterowi. Ciekawe to można zawierać. Niekoniecznie na swojego stronnika trzeba zagrać. Dalej mamy kolejną prowokację, adaptację, to już mieliśmy. Wyrocznia kryształu. Agonia. Skopiuj kartę stali przeciwnika i dodaj ją do twojej ręki. Jeden na jeden? Taka opcja? Myślę, jak najbardziej. Mamy epicką kartę, którą jest, mamy dobieć ten, to mieliśmy gryzochwast. Kombinacja, otrzymuj pozycję za każdym inną kartę, którą zagrałeś przy ciebie w tej turze. Czyli kartę za dwa w kombinacji, która się boostuje. Tylko, czy to jest dobra karta, taką, którą byśmy chcieli bardzo często grać? Myślę, że tak, bo... Bo dosyć dużo kombinacji ten Water daje, to bardzo fajne. O, szablon topiciel. Tropiciel. Bardzo przyjemna karta, przyznam. Aha, w ręce. Tylko to jest karta 5 na 1 za 3. Średnio jestem zwolennikiem kart na z jednym życiem, bo bardzo łatwo to skontrować, bardzo łatwo to w ogóle strajdować i czy czarem, czy czymś to jest takie. Chyba, że adaptacja by weszła fajna. O, ale adaptuj dwóch stronników jest bardzo fajne, bo jakikolwiek dwóch stronników, to jest przyjemne. Trzymaj piskle. Ta adaptacja jest bardzo losowa. O! O! I tu jest, moi drodzy, coś ciekawego. Mamy przebudzenie stworzycieli. Jest to legendarka, gdy mamy zadanie, przyzwij 7 stronników zagonu, nagroda.
Amara Strażnica Nadziei, czyli musimy byśmy zagrać pod kapłana, skarczani z agonią. Wie, gdzie to zrobić, bo mamy tego multą kart z agonią, więc nie można by bardzo fajnie zagrać. Jest to pierwsza legendarka z tego, to myślę jest naprawdę bardzo przyjemnie. No, może być coś ciekawego, naprawdę. O! Kolejna legendarka. O kurwa. O kurde, nawet ktoś nie ogląda. No, przyznam, jest coś potencjał w tym. Ostatni kaleidozaur, czyli mamy życie i zaklęć na twoich stronników i nagroda Calvadon. Calvadon to nie jest ten, co ma adaptację 5 razy? Adaptuje? Bo skoro tak, to by była, to jest bardzo fajna karta. Chyba też legendarka. Mamy dwie legendarki pod rząd. Złota rzadka karta. Gdy ten stronnik zaatakuje bohatera, adaptuje. Bardzo ciekawa karta. 3 na 3 jest zawsze spoko, wiadomo, za 3. To jest też spoko, ale troszeczkę nie wiem, jak ułożyć tekst tego, szczerze. Bo ja deki bardzo słabo układam, więc ja myślę, że zobaczymy moje wcześniejsze deki, na się dziwię, że w ogóle doszedłem do 16 rangi tym. O! Coś, czego nie widziałem. Wycinacz. Twój bohater zaatakuje, przyzwij dwóch rekrutów srebrnej broni. Jest to spoko, ale za 7... Średnio, chociaż dwóch zawsze mamy na stole. Daj do twojej ręki dwa brzytwo łapy, które zadają po jeden obrażeń. A czekajcie, brzytwo łap nie kosztuje nas też jakąś manę, czyli za dwa dostaję dwie karty, co są pewnie za jeden, czyli za cztery mamy rymowana za dwa. Słabo, słabo idea. To jest bardzo fajne. Piskle Raptora, zawsze spoko. O, tego nie widziałem jeszcze. Prowokacja daje losowemu przyjaznemu stronnikowi 1 na 1. 4, 2 na 6 z prowokacją? Zawsze spoko, serio, zawsze. Zawsze spoko, bardzo. Wybierz przyjaznego stronnika, przyzwij jego kopię. Przyjemne bardzo, może to ciekawie zagrać. Tylko ciekawe, czy przyzywa kopię i też aktywuje moce, które on daje na przykład. To by było bardzo ciekawe do zagrania. O! Mocna prowokacja. Za 9, 6 na 10 ciężko to skontrolować. O, i to jest ciekawe. Za 8, 5 na 4 odkryć zaklęcie i rzucić. Czyli mamy za 8, 5 na 4, co jest słabe. Aczkolwiek mamy zaklęcie, tylko że to jest ciekawe, jakie to jest zaklęcie właśnie. Losową bestię do ręki. Zawsze spoko. Wybierz na przykład stronnika 5 na 3 z ukryciem lub 3 na 5 z prowokacją. Standardowy druid oczywiście mamy. Takie karty. Mamy dwie legendarki, dwie bardzo mocne legendarki. Myślę, że nam się trafiły dosyć przyjemne. I kolejny totem pod murloki. Widocznie bardzo tutaj stawiają teraz, żeby metę z murlokami coś pokombinować. Jeżeli kontrolujesz dwóch stron, to już mieliśmy. I resztę mieliśmy. No, przyznam. Stopione odbicie, tu mamy szmaragdowego grabieżcę. Każdemu bohaterowi, ale za to 2 na 1. O, wolę karty 1 na 2 niż 2 na 1, bo ciężko jest fajnie zagrać. Aczkolwiek zawsze jakieś obrażenia na face. Spoko. Piskle złorożca. Tego nie mieliśmy chyba. Agonia, w tacy złożca 69 z prowokacją twojej talii. Tylko to ciekawe, ile on kosztuje. Czy też 5, czy kosztuje jednak 9, czy ileś? To jest bardzo ciekawe właśnie. Otwieramy na szybko, żeby nie tracić. Tutaj wszystko mieliśmy już. Nie mieliśmy tego. Glukański pełzacz. Boże, nazwy są takie, że teraz ciężko je wymówić. To jest dobre, że gra się najpierw ratowała, potrafi rozpiewać, no w mecie też. No sami wiemy, jaki jest po prostu. Mamy kolejną epickie, rzadką kartę, gdy twój przeciwnik rzuci zaklęcie, dodaj kopię o koszcie 0. O, ale ty za 3 sekret. W dobrym momencie zagrany może robić grę, serio. Agonia, dwa raptory, 3 na 1. Powiedzmy, jest ok. Twoi stronnicy kosztują 2 więcej. To broń obusieczna, bo można to rzucić w pierwszej turze 2 na 3 karty, co jest ciężko do ubicia. Naprawdę, bo jest to bardzo silny i mocny stronnik. No ale sami wiemy, jak to jest. 0 na 3 przyzwij diabozaura, 5 na 5.
No tak, przyznam, może być to ciekawie zagrane, ale nie wiem. Nie widzę tego silnego. Może jednak. Odkryj sekret dla Paladyna. Zawsze spoko w każdej turze, kiedy jest w twojej ręce. Tu jest stopień ostrze. W każdej turze, kiedy jest w twojej ręce, zmienia się na nową broń? Czekajcie, czy chcecie mi powiedzieć, że to jest karta za jeden, która się losuje na losową broń, jaka jest, jakakolwiek? Czy dajmy na to też na chociażby od Mediwa jego kostur? Chyba tak. Czyli bardzo ciekawa karta. Prowokacja, okrzyk, przywróć 3 zdrowia za 3, 2 na 4. Prowokacja zawsze spoko. Gra ma jakimś defensywnym deckiem, chociaż szczerze mówię wam, ja jestem bardzo słaby w komponowaniu tego. Łotr. Kosztuje jeden mniej za każdą kartę innej klasy, którą udało ci się zagrać. Sądząc po tym, że teraz karty drypią takie, że... Sami wiemy. No i to już nam się w sumie powtarzają. Odkryj klasę. W sumie zagranie dwa razy tego nam już zmniejsza koszt o 2. W sumie to kombinacja jakoś fajnie, można by to skomponować. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że mi się uda odcinek wrzucić jak najszybciej. I no cóż, zapraszam po więcej, jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, ten opening. Wiem, to jest najzwyklejszy w świecie opening, ale fajnie się zapowiada. Szkoda, że przygody nie ma. No nic. Ale dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcineczkach. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć!